Hello guys, słuchajcie, 36. kolejka Premier League z perspektywy językowej. It's coming to an end, the season is coming to an end. Zostały nam 3 kolejeczki Premier League. No i dzisiejszą kolejeczkę z wyrażeniami 830-850 zatytułowałem troszkę motywacyjnie Never say die. Słuchajcie, never say die, nigdy się nie poddawaj. Alternatywa dla don't give up, na don't quit, keep on fighting, never say die. Standardowo, najpierw po polsku, później po angielsku, a pod tym wszystkim, pod tym filmikiem macie link do www.kornelpaszkiewicz.pl, gdzie macie notatkę treningową, gdzie możecie na bieżąco tworzyć sobie wielką, piękną, uzależniającą wiedzę. Let's go! Zdegradowane West Bromwich Albion, Liverpool, Liverpool walczący o top 4, 1-2, 2-1 na Liverpoolu. Alisson strzelił bramkę w doliczonym czasie gry dla Liverpoolu i mam takie zdanko. Bramkarz Alisson oczywiście, zakładam, że ci, którzy mnie słuchają, to się interesują piłką i wiedzą, że Alisson is Liverpool goalkeeper. Alisson wygrał mecz, 3 punkty dla Liverpoolu i nadzieje Liverpoolu są z powrotem w ich rękach. Guys, Alisson has won the 3 points for Liverpool and Liverpool's hopes are back in the hands. Słuchajcie, Liverpool's hopes are back in the hands, czyli ich nadzieje są z powrotem w ich rękach, też się powie w nogach oczywiście, because they play football, so he has won the 3 points for Liverpool. Jeżeli zawodnik strzeli na przykład bramkę, oczywiście zespoły wygrywają, ale jak zawodnik strzeli gola na końcu meczu, można powiedzieć he has won the 3 points for his team. Let's go! Wygranie ostatnich z 3 meczów wystarczy. Chodzi o to, że jak Liverpool wygra 3 mecze, no to będzie top 4 i zagra w Lidze Mistrzów. Winning the final 3 games will do it. It will do it. To wystarczy. Pamiętam taka anegdotka, już pewnie kiedyś o tym mówiłem, jak zdawałem pracę magisterską na temat przydomków brytyjskich klubów piłkarskich z perspektywy teorii amalgamatów poznawczych. Po angielsku to jest British Football Club Nicknames from the Perspective of Blending Theory. Mój promotor powiedział, Cornel, to w zupełności wystarczy. That will definitely do it. That will definitely do it. So, 3 wins will definitely do it for Liverpool. 3 zwycięstwa definitywnie wystarczą Liverpoolowi. Flaga w górze, gol nie będzie zaliczony. The flag's up, flag up, not gonna count. Słuchajcie, w skrócie, flag up, not gonna count. Oczywiście w pełnym zdaniem, the flag is up, the goal will not count. Ale w skrócie, not gonna count, not gonna count. Takie skróty się też, takich skrótów też się uczymy. Crystal Palace, Aston Villa, 3-2. Prawdę mówiąc, zanosiło się na pierwszego gola. In truth, the first goal, this opening goal has been coming. Słuchajcie, in truth, często mówię, że bardzo fajne możliwości do zapoczątkowania zdania. Na przykład, in my opinion, to my mind, for my money, in truth, theoretically, mathematically, realistically. To są takie upiększacze waszego języka angielskiego, tak żeby fajnie rozpocząć zdanko, tym razem in truth. Nigdy się nie poddawaj, to tytuł naszego dzisiejszego odcinka. Never say die. Na przykład, I never say die. Ja się nigdy nie poddaję. She never says die. They never say die. Łatwo powiedzieć, jak wszystko jest fajnie, ale właśnie ta próba, czasem te próby przychodzą do zawodników, sędziów, kogokolwiek, kontuzje, jakieś problemy. Wtedy właśnie never say die. Wtedy pokazujemy swój charakter, no i wtedy rozróżniamy pasjonata od tego, który szybko się poddaje. Let's go. Może być sprawdzanie potencjalnej ręki. There may be a check for potential handball. Widzę, że jakaś literówka mi się wrzuciła. Tutaj od razu sobie poprawię, żebyście mieli dobrze w notatce. There may be a check for potential handball. Słuchajcie, gramatycznie, they may be. Jakby się powiedzieć, they must be. Że musi być, na pewno muszą sprawdzić. A tu mamy, they may be a check for potential handball. Czyli da potencjalną rękę for potential penalty. Let's go. Tottenham, Wolves. 2-0, 2-0 dla Tottenhamu w meczu z Wilkami. Nikt nie potrafi dogonić Traore. Nobody can keep pace with Traore. You know Traore, he's a very pacey player. He's a very fast player. Pamiętajcie, fast, szybki, ale też można powiedzieć pacey. So nobody can keep pace with. Keep pace with. Jeżeli mówimy keep pace with something, dotrzymać komuś kroku. W tym kontekście będzie dogonić go. Because he is pacey. So nobody can keep pace with Traore. Fajne słówko, preferable, preferable. Takie zdanko, to jest lepsze, bardziej pożądane niż Liga Konferencji. Wiadomo, angielskie zespoły to chyba tylko Champions League, Europa League and Conference League. Nobody wants to play there, yes? Ok? It's more preferable than the Conference League. Samo słówko preferable przetłumaczymy jako bardziej pożądany, lepszy, bardziej odpowiedni, yes? So for the English clubs, for example, the Europa League or the Champions League is more preferable than the Conference League. Preferable. Fajne słówko. Podoba mi się. I like this word. It's
you know, kind of professional, okay? So it makes our English more beautiful. Let's go! Everton Sheffield. Popatrzcie, zdegradowany Sheffield przegrywa 1-0 z Evertonem na Goodison Park, ale Everton w tym sezonie na własnym terenie bardzo słabiutko. Słuchajcie, nie szło Evertonowi. Things were not going Everton's way. Things were not going Everton's way. Jak na przykład nie szło mi, na przykład things were not going my way. Things were not going her way. I tak dalej, i tak dalej. Wykonał podwójną paradę i powstrzymał Everton od wyrównania. He made a double save and he stopped Everton equalizing. Jeszcze będę mówił pewnie w Everyday English. Jak wiecie, teraz nagrałem fajny odcinek Mix Business with Pleasure, łączyć przyjemne z pożytecznym. I właśnie tam w Everyday English będę mówił takie ciekawostki, na przykład he stopped Everton equalizing. Można powiedzieć he stopped Everton from equalizing, powstrzymać kogoś od czegoś. And make a double save. So for goalkeepers, yes, make a double save. Brighton, West Ham United, 1-1. Welbeck zagrał obok Fabiańskiego. Welbeck got the ball past Fabiański. Słuchajcie, samo słówko get, got, dostać. Więc jak ktoś na początku swojej nauki, albo ktoś, kto nie wychodzi poza taką strefę komfortu językową, nauczy się tylko słówka get, got, dostawać i nagle usłyszy Welbeck got the ball past, co on dostał piłkę obok Fabiańskiego? Nie! Zagrał piłkę obok Fabiańskiego. So this is how we learn football English. Tak się uczymy tego piłkarskiego angielskiego, tam są ciekawostki. Drugie zdanko, Benrahma z golem dającym remis. Benrahma with the equalizer. Znowu! Keep it short, keep it simple. Krótkie, ale fajne. Benrahma with the equalizing goal. Można pełnym zdaniem powiedzieć Benrahma scored the equalizer. Benrahma equalized. But Benrahma with the equalizer. Ok, Burnley Leeds. 0-4. 4-0 dla Leeds. Nieprawdopodobne gol Klicha, dobrze mówię. Harrison nie był na spalonym. Coś dla sędziów. Moi językowi podopieczni też prowadzę troszkę sędziów z zakresu Everyday English and Laws of the Game English, przepisy gry w piłkę nożną i coś takiego dla sędziów. Harrison was in an onside position. Słuchajcie, często mówię nie tylko do sędziów, ale różnica oczywiście między pozycją spaloną i spalonym nie będę tłumaczył. Pamiętajcie, offside, tak w skrócie, offside to wtedy chorągiewka jedzie do góry, a an offside position, pozycja spalona, nie oznacza, że asystent podnosi chorągiewkę. Podnosimy tylko wtedy, kiedy jest offside. So when we say Harrison was in an onside position or Harrison was in an offside position, it means that the assistant referee shouldn't raise the flag. I tak samo dla sędziów wskazówkę, którzy się uczą języka angielskiego, sędziowskiego, loss of the game, nomenklatura przepisów gry w piłkę nożną, trzeba się uczyć całymi zdaniami. Na przykład he was in an offside position, in an offside position, albo he was in an onside position. Nie uczymy się samego słówka offside, onside, bo to nawet dzieci znają offside, ale uczymy się profesjonalnej nomenklatury he was in an offside position. Łatwo się tego można nauczyć, ale trzeba wiedzieć jak. Ok, let's go. Burnley wyglądał na znużony i zmęczony zespół. Burnley looked weary and tired. Słuchajcie, wiele osób zna słówko tired, zmęczony. Chyba pierwsze słówko, które się uczymy w kontekście zmęczony, tired. Ale rozwijajmy się. Jest takie słówko jak weary, taki znużony, zmęczony. I was weary after work. I was weary after the match, for example. Southampton Fulham, 3-1. Fulham zdegradowany, Southampton na luziku. Minamino zawsze znajduje przestrzenie pomiędzy liniami. Minamino always finds space between the lines. Coś bardziej profesjonalnego dla trenerów, dla zawodników. Find space between the lines. Czyli znajdować wolne przestrzenie pomiędzy przeciwnikami, pomiędzy liniami przeciwników. Yes? So between, for example, the defense and midfield. Okay? So Minamino always finds space between the lines. Tela, młodziutki zawodnik, strzelił swojego pierwszego gola w piłce seniorskiej. Tela scored his first ever senior goal. Senior goal, yes? He scored his first ever senior goal. I teraz święci, przydomek Southampton Saints. Święci stracili 24 gole w sytuacjach, kiedy wygrywali. Czyli na przykład wygrywali 1-0 i tracili gola. Saints dropped 24 points from winning positions. They dropped, for example, 24 points from winning positions. Dosłownie słówko dropped, upuszczać. Ale tu powiemy w kontekście conceded, lost, stracili, ok? No i ostatni mecz, bo to była krótsza kolejka, ponieważ mieliśmy finał FA Cup, Leicester pokonał Chelsea w finale FA Cup. Newcastle, Manchester City, 3-4, znowu Manchester City już na luziku, piękny mecz, 7 goli, to była odważna próba. It was a valiant effort. Znowu, słówko valiant. Pamiętajcie, to co ja wam mówię, to wszystko zasłyszane od Anglików. To nie jest, ja tego nie tworzę, ja tylko te zdanka przygotowuję, delikatnie może zmieniam, żeby one były fajne, ciekawe. Słówko brave, słówko courageous, odważne. Inna opcja, trudniejsza, valiant. It was a valiant effort, some kind of dribbling, jakiś dribbling czy coś, valiant effort.
I ostatnie, chyba moje ulubione słówko z tego sezonu. Słuchajcie, to jest właśnie robota mistrzów. Wyśmienite. The very stuff of champions. Oh, exquisite. Exquisite. Nie wiem czemu, bardzo mi się to słówko exquisite podoba. Znaczy wiem czemu, bo kiedyś go nie używałem często, a poprzez to, że często słyszę to właśnie w Match of the Day i różnych programach angielskich, to słówko exquisite. It was exquisite. The match was exquisite. The party was exquisite. Wyśmienite, znakomite przyjęcie, ale the very stuff of champions. The very stuff of Cornell. Robota Cornella. The very stuff of Cornell. It means, I hope, that English with me is inspiring, that I encourage you to learn English. That's it. Słuchajcie, 36. kolejka. Kończymy, bo nie ma co przedłużać. 850 wyrażeń w kontekście. Nieprawdopodobne. Skończymy blisko 900, ale mówię, często powtarzam. The most important is quality, not quantity. Najważniejsza jest jakość, a nie ilość. 850 wyrażeń, przed nami dwie kolejeczki. Także uczymy się, rozwijamy się. Ten materiał jest na moim YouTubie, na mojej stronie internetowej. Także zawsze można sobie krok po kroku w swoim tempie, człap, człap, rozwijać się językowo. See you guys, bye bye.